się podoba. Bo wiecie, po prostu, co niektórzy myślą, że stanięcie tutaj w tym miejscu to jest coś szczególnego. Ale stanięcie w tym miejscu to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za to po prostu, co się powie. To jest odpowiedzialność zaś później po prostu, że to, co się tego mówi, to trzeba by było realizować przynajmniej w swoim życiu. I jest tak, że wielokrotnie po prostu my przychodzimy do Boga w różnych okolicznościach naszego życia, tak jak mówił tego Marek na początku. Nieraz te okoliczności naszego życia po prostu są takie, to, że tak naprawdę to ze wstydu to raczej nie powinniśmy przychodzić do Boga, ale najpierw powinniśmy zrobić porządek ze swoim życiem i dopiero zacząć przychodzić do Boga. Ale Bóg jest łaskawy. Wiecie co? To jest tak, że po prostu, że gdy my czytamy Pismo Święte, gdy czytamy tego Biblię, to nieraz po prostu niektóre fragmenty, jak to się mówi, rozkładają nas na łopatki. I to jest tak, że ja Pismo Święte czytam już od długiego, długiego czasu. Już nawet więcej niż połowę mojego życia. I za każdym razem po prostu są takie miejsca, w którym po prostu Bóg poprzez swoje słowo rozkłada mnie na łopatki. Dzisiaj będziemy czytali taki dłuższy fragment ze Słowa Bożego, który zaczyna się od takich słów. A oto pewien uczony w piśmie, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczył życie wieczne? I widzicie, ten uczony w piśmie przychodzi do Jezusa po to, żeby go wystawić na próbę. Ten nauczyciel tego nie przychodzi do niego w szczerości swojego serca, ale przychodzi po to, żeby go w jakiś sposób zagiąć, w jakiś sposób po prostu wykazać, po prostu, że to, co sobą reprezentuje, to praktycznie jest coś, co nie powinno być. To jest Ewangelia świętego Łukasza, 10 rozdział od 25 wersetu. I w ten sposób zaczyna się po prostu ta historia. I oto pewien uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne? A on rzekł do niego: co napisane w prawie, jak czytasz? A on odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego i z całej swojej duszy, i z całej swojej siły, i z całej swojej myśli, a bliźniego jak siebie samego. I rzekł mu: dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. A on, chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest moim bliźnim? A Jezus odpowiadając rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców, którzy go obdarli, zadali mu ciosy i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Zdarzyło się, że pewien kapłan schodził tą drogą, a widząc go, ominął. Także i lewita, co zjawił się na tym miejscu, podszedł i go ominął. A pewien Samarytanin, jadąc, ujrzał go, podszedł do niego i zlitował się nad nim. I przystępując, zawiązał jego rany, polewając oliwą i winem i wsadził na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i zadbał o niego. A nazajutrz odjeżdżając, wyjął 2 denary i dał gospodarzowi, mówiąc mu: staraj się o niego, a cokolwiek ponadto wydasz, ja, gdy wrócę, oddam ci. Który więc z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójników? A on rzekł: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus więc rzekł mu: idź i ty czyń podobnie. I wiecie, po prostu, gdy nie wiem, po raz tysięczny, może milionowy w swoim życiu przeczytałem ten fragment,
zainspirowany po prostu tym, po prostu, no, że ktoś gdzieś tam użył w rozmowie właśnie określenia po prostu, że mamy być po prostu jak Samarytanin, że mamy miłować bliźniego. Zacząłem sobie to czytać. I pierwsze, co mnie uderzyło, to uderzyła mnie postawa tego uczonego w piśmie. Bo wiecie co? On bez zająknięcia powiedział, co należy czynić. On doskonale wiedział, co należy zrobić. A on odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swojego serca i z całej swojej duszy i z całej swojej siły i z całej swojej myśli, a swojego bliźniego jak siebie samego. Ten człowiek w umyśle miał gotową odpowiedź na to, co powinien robić w swoim życiu. On doskonale wiedział, jakie są Boże drogowskazy i jakie są Boże mierniki do jego życia. Ale przyszedł do Jezusa, żeby go wystawić na próbę. Być może celem tego było to, że tak do końca te Boże mierniki, te Boże drogowskazy mu się w życiu nie podobały. Może szukał jakiejś innej drogi. Może szukał ominięcia tego. I zatem po prostu przemawia po prostu dalsza część po prostu tej rozmowy, dyskusji z Jezusem. Człowiek, który doskonale znał, kto to jest bliźni. Bo dokładnie po prostu, bo akurat po prostu to tutaj jest napisane w jednym jakby ciągu, ale tego w Biblii, tego znajduje się w dwóch różnych tego księgach, tego Mojżeszowych. Jest w jednym miejscu, jest, że będziesz miłował Boga z całego swojego serca, a w drugiej, że będziesz miłował bliźniego, z tego jak siebie samego. I on doskonale wiedział, bo on doskonale znał to, że bliźni dla niego jest każdy jeden Izraelita. Że bliźnim dla niego jest każdy członek jego rodziny. Że bliźnim dla niego jest każdy członek narodu wybranego. I on jeszcze zadaje pytanie, a któż jest moim bliźnim? Ale zanim przejdziemy do tego, do rozważania tego po prostu, kto jest moim bliźnim, chciałbym spojrzeć tak, żebyśmy razem wspólnie spojrzeli na te słowa, które tam tego jest, że będziesz miłował Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich myśli, ze wszystkich sił. I gdy tak przypatrzymy się na poszczególne człony po prostu tego zdania, okazuje się, że zawsze pokazują to, że w pewnych dziedzinach my musimy przykładać jakiegoś wysiłku. Wiecie, jak nam szybko uciekają myśli nieraz, nie? Siedzimy sobie pięknie z tego, siedzimy i nagle odlatujemy i pojawiają się myśli. I nieraz po prostu za te myśli, po prostu jak to się mówi, tak przysłowiowo, samemu byśmy sobie dali w twarz, że takie coś w naszej głowie jest. Słowo Boże mówi, że każdą jedną myśl mamy poddawać w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Każdą jedną naszą myśl. Będziesz miłował Boga z całego swojego serca,
ze wszystkich swoich myśli, z całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił. To jest tak, że po prostu, że są niekiedy takie sytuacje, że niestety, ale po prostu my musimy użyć całego siebie, zaprzeć się, zacisnąć zęby i pomimo to miłować, oddawać Bogu chwałę, bo na to wskazuje po prostu ten werset, na to wskazują te słowa. Nie mówię po prostu, że to ma być taki permanentny stan, kiedy po prostu my z zaciśniętymi zębami, także aż szkliwo leci i mówimy, będę miłował Boga, będę miłował. Nie. Naszym permanentnym stanem powinno być po prostu, że miłujemy Boga, bo okazujemy, odpowiadamy Mu na Jego miłość. Odpowiadamy na to, co On dla nas uczynił. Okazujemy Mu wdzięczność za to, co nam uczynił. Miłujemy Go dlatego, że On jest. Ale niestety, czasami w naszym życiu bywają takie momenty, kiedy po prostu to przysłowiowe szkliwo z zaciśniętych nas zębów, żeby iść w tym, a nie innym kierunku, się będzie sypało. Ale i gdy zacząłem po prostu sobie tego analizować, bodajże po prostu już kilka kazań nawet powiedziałem tego o tym po prostu, w jaki sposób minęli się z tym Bożym miłowaniem i wymawia tego drugiego człowieka. Zarówno kapłan, jak i tego lewita. Bo oni szli do Jerozolimy. Zapewne szli po to, żeby po prostu służyć świątyni. Po to, żeby oddawać Bogu chwałę, cześć. Po to, żeby wykonywać Jego wolę. I oni mieli świadomość, że gdy ewentualnie po prostu ten człowiek będzie martwy, a on wyglądał jak martwy, to nie będą mogli nic zrobić w świątyni, bo będą nieczyści. Będą musieli czekać do następnego dnia, ażeby być oczyszczeni. I oni z tego, tylko i wyłącznie po prostu z tego względu, nawet się nim nie zainteresowali. Mieli dobre pobudki. Przecież oni szli po to, żeby w świątyni wielbić Boga. Szli po to, żeby w świątyni robić to, co Bóg mówi do nich po prostu, że mają tego robić. I przeszli obok. I tylko ten jeden, co tak nie do końca po prostu się z nimi zgadzali ze względów po prostu doktrynalnych. Bo poszli trochę nie w tą stronę, co trzeba. Ten, który był przez nich pogardzany, którego woleli omijać gdzieś tam z boku, nie patrząc na to, kto tam jest, wziął, ulitował się nad nim, a zabrał go do gospody, udzielił pierwszej pomocy, zadbał o leczenie, zadbał o to, żeby po prostu miał co zrobić, żeby miał za co tam żyć, bo wiecie, po prostu jakby był mocno poobijany, żebra połamane, może ręce, nogi połamane, rana na ranie, siniak na siniaku. Raczej trudno pracować w takiej sytuacji.
Ja kiedyś miałem złamaną nogę. To wiem, ile czasu. Właściwie nie złamaną nogę, po prostu uszkodzone kolano. To wiem, ile czasu potrzebowałem do tego, żeby po prostu móc normalnie funkcjonować. Żeby móc normalnie funkcjonować. I ten Samarytanin udzielił część swojego majątku po to, żeby on mógł być. I gdy sobie tak to czytałem, ostatnie słowo, ostatnie zdanie tego fragmentu rozłożyło mnie troszkę na łopatki. To jest tak. Który więc z tych trzech zdaniem twoim był bliźniem tego, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który mu okazał miłosierdzie. I to ostatnie zdanie brzmi: Jezus więc rzekł mu: idź i czyń podobnie. Niekoniecznie tak samo, ale podobnie. Z podobnym nastawieniem, z podobnym ukierunkowaniem. I wiecie co? Gdy to słowo tak dotknęło moje serce, zacząłem znowu i znowu czytać po prostu ten fragment. Bo jeżeli Jezus mówi, że mam czynić podobnie, to zacząłem się zastanawiać, co ja podobnego mogę robić. Przecież teraz po prostu nawet oliwy nie mam po prostu, żeby komuś rany zalać. Wina też ze sobą nie noszę, bo to... Nie wiem, czy wypada, czy nie wypada, no ale po prostu no, nie noszę, no. Idź i czyń podobnie. Pierwszą rzeczą to jest to, że czyń podobnie to jest tak okaz zainteresowania tym, którzy wydawają, że są martwi. Okaż im zainteresowanie tym, czy sami po prostu nie są już w takim stanie, że twoja pomoc jest ostatnią deską ratunku do ich życia. Drugą rzeczą, na jaką tego zwróciłem uwagę, to jest to, że poszedł do gospody, zaniósł to tak jakby po prostu teraz kogoś bez ubezpieczenia po prostu no zatarmosił gdzieś tego do lekarza, pokrył wszystkie koszty leczenia. Pokrył wszystkie koszty leczenia. I ze względu po prostu na swój sposób życia, na swój sposób zarobkowania, nie mógł tam siedzieć długo. Bo zapewne po prostu był w jakiejś podróży handlowej, w jakichś interesach. Nie mógł. Wziął i dał 2 denary. Gdy czytacie tego Ewangelię, po prostu to jest taka historia, po prostu, no, że gospodarz wziął, zaczął najmować ludzi do tego, żeby pracowali u niego w polu i umówił się z nimi za denara. I ci, którzy po prostu, których najął rano i w południe i tych, którzy tuż przed zachodem słońca, umówił się za denara. Czyli można powiedzieć, że denar to jest taka uczciwa tego dniówka. Chociaż w chwili obecnej po prostu już nie pracuje po prostu w jakimś tego zakładzie, tego, ale tak zacząłem sobie tego myśleć. W Polsce średnio tak mamy około 20 dni pracujących w miesiącu. 2 denary. Zapłata za jedną dniówkę to wychodzi
że przynajmniej jedną dziesiątą mojego czasu poświęconego na zarabianie tego, co zarabiam, powinien coś zrobić podobnie, jak zrobił ten Samarytanin. Bo 20 dni pracy, jedna dniówka, powinien wziąć i przeznaczyć na, jak ja to sobie określiłem, na cele charytatywno-opiekuńcze. I to niekoniecznie po prostu akurat po prostu no w jakiś określony sposób. Pierwsze pytanie. Czy robię podobnie? Czy ja robię podobnie? Ja mówię po prostu, to są moje przemyślenia. Ja nikomu nie mówię po prostu, że ma dokładnie tak robić. Ale Jezus mówi, czyń podobnie. Gdy już to trochę tak przetrawiłem, że tak, żeby to było choć troszkę podobne, to by musiało być po prostu tak 10% mojego dochodu przeznaczone na to. Minimum, bo może być i więcej. No przecież no, nikt nie zabrania. Uderzyło mnie w to, co ten uczony w piśmie powiedział, kto jest bliźni. Który więc z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójników? A on rzekł, ten, który mu okazał miłosierdzie. Teraz postawiłem się w pozycji tego, który leżał tam poobijany. I nagle ja mówię, nie, to chyba nie tak. Bliźnim okazał się ten, który hojnie sypnął groszem. Bliźnim się okazał ten, który mi coś dobrego uczynił. Bliźnim się okazał ten, który wyratował mnie od śmierci. Ja zawsze myślałem po prostu, że ja mam wszystkich traktować na takiej zasadzie, że wszyscy są moimi bliźnimi, wszyscy tego moimi braćmi. Kochajmy się i tak dalej. A Jezus w tej przypowieści ukierunkował tego człowieka na to, żeby on określił, kto jest jego bliźnim. Ten, który okazał miłosierdzie. I w tym momencie, gdy po raz następny przeczytałem to zdanie, idź i czyń podobnie, zostałem rozłożony na łopatki. Bo to okazuje się, że to ja mam być bliźnim dla każdego. To ja mam coś w swoim życiu robić. I nagle to nie jest tak, hurra, wszyscy są moimi braćmi. Wszyscy są moimi bliźnimi. Nagle się okazuje, że to ja staje w miejscu takiej odpowiedzialności i w którym po prostu moje oczy się robią jak 5 złotówki i mówię, Boże, gdzie ja jestem? Na ile ja jestem bliźni dla tych ludzi, którzy są wkoło mnie? Na ile ja okazuję zainteresowanie tymi, którzy być może nie mają żadnej siły, żadnej mocy, żadnego sposobu zrobienia czegokolwiek. A on chcąc samego siebie usprawiedliwić, wiedząc, co jest dokładnie napisane w Słowie Bożym.
Bo zapewne po prostu nie wyrywał po prostu tych słów, które tego mówiły o miłowaniu, o zaniechaniu zemsty, o odniesieniu pomocy tym, którzy są jego braci, tym, którzy są z tego narodu. Jezus nagle, jak to w wielu miejscach, mówi: dobrze, podnosimy poprzeczkę. W innym miejscu jest napisane to, że Jezus tego mówi. Napisane jest, ażebyś nie cudzołożył. A ja ci powiadam, że nawet w momencie, kiedy pożądliwie spojrzysz na niewiastę, już cudzołożyłeś. Znowu poprzeczka podniesiona tak wysoko, że ja mówię: Boże, bez Twojej łaski to jest niewykonalne. Będziesz miłował Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich myśli, ze wszystkich swoich sił. I teraz po prostu niech każdy jeden z nas ze mną na czele niech stanie w świetle tych słów i sam siebie osądzi. Na ile ja miłuję Boga z całego serca, ze wszystkich swoich myśli, ze wszystkich swoich sił i na ile ja miłuję bliźniego swego. A Jezus mówi: na ile ty jesteś bliźnim dla innych. Na ile ty jesteś bliźnim dla innych. Na ile ja jestem bliźnim dla innych. I wiecie co? Bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski, to my tak naprawdę niewiele możemy zrobić. Ale to Bóg nas uzdalnia. To Bóg daje nam tą łaskę. To Bóg przemienia nasze serca. To Bóg daje nam łaskę, że możemy przemieniać swój sposób myślenia. To Bóg nam daje tą łaskę, że każdą jedną myśl możemy poddawać posłuszeństwu Jezusowi Chrystusowi. To Bóg daje nam łaskę, to, że możemy być bliźnim dla drugiego. I wiem, że stojąc tutaj w tym miejscu i mówiąc te słowa, wiem, jaką odpowiedzialność wkładam do swojego życia. Bo w momencie po prostu, kiedy po prostu ja tak zacząłem analizować te słowa, moje oczy zrobiły się jak 5 złotówki. Z przerażenia. Że to ja mam być bliźnim dla kogoś innego. To ja mam czynić podobnie, jak to uczynił ten Samarytanin. Że mam poświęcić swój czas, że mam poświęcić część swojej majątności. To ja mam poświęcić nieraz czasami moją reputację po to, żeby być bliźni dla drugiego. Żebym to ja był tym, który wnosi dobre rzeczy do życia innych. Że to ja mam być tym, który ma obdarowywać innych. Który ma przynosić błogosławieństwo do życia innych. I Bóg daje nam tą łaskę, że my możemy tacy być. Bo On przemienia nasze serca. Bo On daje nam możliwości. On daje nam środki. Ale to ode mnie zależy, czy ja będę miał tą świadomość każdego jednego dnia.
Czy ja tą świadomość będę miał tylko dzisiaj? Może jutro? Może jeszcze przez tydzień? A później zacznę tak samo kombinować po prostu jak ten uczony w piśmie. A może jest jednak jakiś sposób obejścia tego. A może tak nie do końca ja rozumiem, kto to jest ten mój bliźni. Że tak nie do końca rozumiem, że po prostu, że ja dlatego za przeproszeniem uciągliwego, że nie użyję innego określenia, członka rodziny okaże miłosierdzie, okaże łaskę, okaże wyrozumienie, okaże zainteresowanie. Tak, jakbym dbał o siebie samego. Tak, jak ja bym dbał o to, żeby były zaspokojone moje potrzeby. I poprzeczka tak. Ale dzięki Jezusowi my możemy to przeskoczyć. Dzięki Jezusowi my możemy to osiągnąć. Amen. To jest tak, że każdego jednego z was zachęcam do tego, ażeby tak naprawdę stanął w świetle tego słowa. To jest niby taka miła, przyjemna opowiastka. Każde dziecko zna tą historię. Ja ją wielokrotnie czytałem. Wielokrotnie też usługiwałem na podstawie tej historii. Ale w momencie, gdy tak naprawdę zobaczyłem, co Jezus chce mi przez to pokazać, zobaczymy, jak wielka odpowiedzialność leży po mojej stronie. Jak wielka odpowiedzialność leży po tym, co ja mam zrobić. To jest tak samo, jak mówił Marek. Boże, moje małżeństwo ma być zmienione. I Ty wiesz, że musisz zmienić moją żonę i moje dzieci. A Bóg mówi, nie, ja muszę zmienić Ciebie. Jak zmienię Ciebie, to zmienię współmałżonka. Jak zmienię Ciebie, to zabiorę się za Twoje dzieci. Ale to Ty wołasz o zmianę w tym. Dlatego ja najpierw będę zmieniał Ciebie. Któż jest moim bliźnim? Któż okazał się bliźnim? Czy ja będę bliźnim? Wiem, że po prostu na te upały takie pytania po prostu to są zbyt ciężkie, ale warto sobie zadać te pytanie. Warto sobie zadać i uczciwie na nie odpowiedzieć. I uczciwie. Bo wiecie, my samego siebie to przegadamy, przekonamy, tak? My samego siebie wielokrotnie usprawiedliwimy. Ale czy to na tym ma polegać nasze życie? Że kluczymy, szukamy jakiegoś sposobu wyjścia z tego, co wiemy, co doskonale mamy zrobić. Bo ten uczony w piśmie doskonale wiedział, co ma zrobić. Na pytanie już od razu powiedział. Już od razu powiedział dokładnie, co powinien zrobić. I my też wiemy dokładnie, co powinniśmy zrobić w naszym życiu. I zachęcam każdego jednego z was. Zróbmy to. Zróbmy to. A Bóg będzie odbierał sobie chwałę. Zróbmy to, a będziemy błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół nas. Zróbmy to, a będziemy błogosławieństwem
dla naszej rodziny. Zróbmy to, a będziemy błogosławieństwem dla naszego kościoła. Zróbmy to, a będziemy błogosławieństwem dla tego miasta. Zróbmy to, a będziemy błogosławieństwem dla tego kraju. Zróbmy to. Bo my dokładnie wiemy, co mamy robić. I nie szukajmy jakiegoś sposobu obejścia tego. Tak, ten uczony w piśmie w jaki sposób szukał obejścia. A Jezus doprowadził go do miejsca, w którym tego mu postawił poprzeczkę o wiele, wiele wyżej. Że to nie on ma kochać tylko i wyłącznie tych, którzy mu dobrze robią. Ale to on ma być tym, którzy w nim będą widzieli bliźniego. W każdym bądź razie po prostu, no, czy jest coś jeszcze, co moglibyśmy tego zrobić? No wiecie, nie? W poniedziałek jest fundacja. Możecie tam pomagać. Co drugą sobotę jest kościół uliczny. Możecie tam być. Macie sąsiadów i już nie patrzcie na nich po prostu jako na tych, którzy po prostu zabierają wam waszą przestrzeń. Ale zobaczcie na nich po prostu jak na tych, którzy po prostu naprawdę potrzebują naszego miłosierdzia. Amen.